Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam dzisiaj na recenzję myszki od TT Esports by Trailmatic. Myszka nazywa się Ventus. To jest właśnie ten gryzoń, a nazwa pochodzi prawdopodobnie od tych otworów wentylacyjnych, które widzicie. Myszka faktycznie ma fajną wentylację, sprawdza się to dobrze w grach, o tym powiem za chwilkę. Natomiast sama myszka ma sensor laserowy 5700 dpi i bardzo dużo udogodnień. Generalnie jak widzicie jest to myszka uniwersalna, nieprofilowana, więc dla wielu osób będzie to oczywiście zaletą. No cóż, pozostaje mi zaprosić was do oglądania. Jeśli chcecie znać cenę tej myszki, zapraszam was do opisu filmu. Zaczynamy! Ok, więc przed nami uniwersalna myszka TT Esports by Trailmatic Ventus. Myszka, jak widzicie, naprawdę niewielka. Powiedziałbym, że taka średnich wymiarów, pasująca do palm gripu, do claw gripu też może się nadać, jak widzicie. Natomiast robi wrażenie myszki dość niepozornej. Jeśli chodzi o przewód, to standardowo mamy wtyk tak jak to TT robi, czyli ich logo, pozłacany wtyk, dość miękki kabel w oplocie i organizer z rzepem. Długość kabla to ponad 1,5 metra, więc wystarczająca, standardowa bym powiedział. Kabel zamocowany w myszce jest dość dobrze, też tutaj nic nie powinno się dziać. Jeśli chodzi o przełączniki główne, to klikają one tak. Jeśli chodzi o feeling tych przełączników, tych przycisków, nie do końca mi pasował. Lubię takie troszkę bardziej luźne kliki. Może to jest spowodowane, że ta myszka już troszeczkę była w testach. Natomiast nie jest generalnie źle. Rolkę mamy bardzo fajną, dość szeroka, gumowana. Dobrze się kręci tak skokowo. Działa jako przyciski, przewija się ją bardzo, bardzo dobrze. A przyciski, jak widzicie, są dość duże. Są symetryczne i działają na całej swojej powierzchni. Więc nie ma z tym problemu. Potem mamy przełączniki do profili, do DPI. A następnie dużą część wentylacyjną. Jak widzicie, jest to tak zaprojektowane, że powietrze wpada i chłodzi naszą dłoń, po prostu nasza dłoń się nie poci. Świetna myszka dla osób, które właśnie mają problem z pocącymi się dłoniami, po prostu długo grają lub po prostu z natury mają tak, że dłonie im się pocą. Ponieważ jak wiemy, różnie to bywa. Jednym osobom dłonie się pocą bardziej, innym mniej. U mnie akurat nie ma z tym większego problemu, natomiast znam sam osoby, które przez to po prostu mają dyskomfort w czasie grania, bo myszka lubi się wtedy ślizgać, dłoń robi się mokra, więc przyczepność do myszki też robi się gorsza. Dlatego jest to duży atut tej myszki, wentylacja właśnie dla takich osób z pocącymi się dłońmi. Po bokach mamy po jednym przycisku, ponieważ myszka uniwersalna, może być dla gracza leworęcznego, wtedy sobie używa, dla praworęcznego oczywiście też. No i nieważne, którą ręką gramy, drugi przycisk możemy też sobie zaprogramować. Natomiast jak widzicie, ten z tej strony jest troszeczkę cofnięty w tył, natomiast ten jest bardziej wysunięty do przodu. Jeśli chodzi o jakość wykonania góry, to wszystko mamy bardzo wysokiej jakości. Jest to takie gumowane tworzywo, bardzo przyjemne w dotyku, stawiające samo w sobie już lekki opór, więc ta myszka pomimo braku takich typowych gumowych boków, bo tu mamy też plastik dobrej jakości, to w ręce trzyma się naprawdę bardzo dobrze. No i zobaczcie od spodu. Mamy sensor laserowy 5700 dpi. W testach wypadł naprawdę fajnie. Mamy duży ślizgacz przedni. Świetnej jakości, po prostu śliski, gładki, jak po prostu tafla jakiegoś lodu. I dolny ślizgacz też bardzo fajny, dość duży. Tutaj mamy jeszcze taką klapkę, która kryje ciężarki. Trzy ciężarki po 4,5 grama. I z nimi ta myszka waży 110 gram. Tak więc waga przyzwoita, możemy te ciężarki sobie wyjąć, wtedy będzie lżejsza. Więc tak wygląda to bez tych ciężarków. I jeszcze pokażę wam tą myszkę, jak już jest podświetlona. I zobaczcie, podświetla nam się rolka, wskaźnik profilu oraz logo ze smokiem. Konfigurować to możemy za pomocą aplikacji na komputerze. Możemy sobie też, jeśli nie chcemy, powyłączać poszczególne tutaj składowe tego podświetlenia. I w myszce zaprogramować możemy aż 5 profili. Mamy też nagrywanie makr, więc wszystko co jest potrzebne. Jeśli chodzi o DPI, to możemy mieć od 1 do 4 skoków.
a częstotliwość próbkowania od 125 Hz aż do 1000 Hz. Zobaczycie to jeszcze za chwilkę w sekcji z oprogramowaniem, no i oczywiście zobaczycie też takie testy w boju tej myszki. Tak więc zapraszam Was do dalszego oglądania. Tak, co ja tam? Moi drodzy, pora na małe podsumowanie. Jak wiecie, do niedawna nie byłem fanem myszek nieprofilowanych. Zdecydowanie bardziej wolałem myszki wyprofilowane pod prawą dłoń, które wydawały mi się wygodniejsze. Natomiast kilka myszek ostatnio testowanych zmieniło moje podejście i również doceniam walory myszek takich symetrycznych, nieprofilowanych, gdyż naprawdę również potrafią być bardzo wygodne i bardzo funkcjonalne. W przypadku Ventusa mam naprawdę wysoką jakość wykonania. Mamy dobre oprogramowanie, fajny sensor, więc myślę, że wszystko w tej myszce jest przemyślane i wykonane naprawdę bardzo dobrze. Z tego też względu ta myszka dostaje ode mnie wysoką ocenę i myślę, że spokojnie mogę ją polecić do gier, chociażby takich jak Counter-Strike Global Offensive. Powinna się sprawdzić bardzo dobrze. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji. Przypomnę, że cenę myszki sprawdzicie sobie w opisie filmu. Za chwilę jeszcze ocena końcowa, a tymczasem pozdrawiam Was, cześć!